faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The entire world! Resident Evil 4. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Resident Evil 4 Remake. Moi drodzy, no Ashley wciąż jest w łapach tamtych dziadów. My niestety jako Leon wpadliśmy do dużego dołu, a w sumie nie wpadliśmy, tylko zostaliśmy wrzuceni. Myśleli, że nas zabiją, jednak nie wyszło. I co się okazuje? Pełno robali, z którymi trzeba walczyć. No, oprócz tego, że latają, to jeszcze pływać potrafią, także to jest grubo. Walka była, tutaj jakiś dwóch wolwerinów się pojawiło z takimi szablami na rękach. No, było ciekawie. Co jeszcze? No nic, musimy dotrzeć i musimy Ashley uratować. Taki jest plan, tak więc zobaczymy, jak to wszystko się nam potoczy. Moi drodzy, pamiętajcie tylko, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanał, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Resident Evil 4 Remake. No dobrze, no to działamy. My miejsce na tego... Nie mamy. A właśnie, ryby mieliśmy ci sprzedać. I've got something new for you, mate. Przestań pieprzyć. Kupuj ryby. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's thank you. Smacznego. I czy my mamy teraz... Nie, dalej nie mamy. Potrzebujemy kwadratowych. Tu możemy sobie to wziąć. Teraz tak. Co jesteśmy w stanie przeładować, to zróbmy, żeby mieć na maksa. Zobaczmy nasz storage. I my tutaj mamy... No właśnie. Nie mamy na to miejsca, na te kusze. A nabojów do nich nie możemy. Kurde, no szkoda. Wielka szkoda. Nawet jak tutaj zrobię sobie roszadę, to nic mi to nie da. W ogóle to jest tak do dupy. What the hell, my mamy nasz nóż zepsuty. Welcome. Got some rare things on sale. That's good. Dawaj mi mój nóż. Ja pierdzielę. Don't get yourself killed now. No. Dobra. Wyposażamy się w taki nóż. No trudno. Idziemy dalej, bo nie ma co kombinować. Nic tutaj teraz nie wymyślimy. Mamy te bzdety, ale one nam... W sumie dobra. My i tak nie będziemy już kombinować z tą kuszą. Więc ja ci to po prostu sprzedam. Bo mam te bronie, które chcę mieć. A, to te bryloczki też możemy sprzedawać. Dobra. I to tyle. Dzięki temu przynajmniej będziemy mieli troszeczkę więcej miejsca. I co my tu mamy za drzwiami? No dobrze. Standardowo będziecie to mieli przetłumaczone. Znaczy wy już mieliście, już to widzieliście. Chyba dobrze, że odszedłem z tamtego miejsca. Aha. Dobra, czyli to nic tutaj nam nie da. Jakieś laboratorium. Może Dextera? Mamy pełno. Dobra, tu jakieś notatki.
Dobra. Standardowo wszystko wam oczywiście przetłumaczę. Dobra. Tu amunicja, tu co? Też jakaś amunicja. Tu są drzwi. Kolejny nożyk. W ogóle ten jest najciekawszy. To wygląda jak po sekcji. Czyli dobrze, zostało wyłączone napięcie, broń, jeśli chodzi o tę windę i musimy iść tutaj do tego circuit breaker, czyli nie wiem, do jakiegoś hamulca, żeby przywrócić zasilanie i uruchomić windę. No właśnie. Who are you? Też możemy przeładować, więc kurde, to warczy. Zobaczmy mapę. Holy shit, co to było? Pierdziele, jak ogon aliena. Serio, to wyglądało jak ogon aliena. Okej. Okej. Spierdzielamy. Okej, chyba nie. Dobra, udało się otworzyć sobie przejście. Tacy. Pierdzielony.
To jest jeden z tych wielkich. Od tego. Pierdziele. Szybko, bo mnie zabije. O, tu mam możliwość, to sobie od razu życie powiększę. Ups, dobra, spadamy. Tędy proszę. Tu nie. Tutaj. Skurczy syn. Pierdzielony. Spadam, spadam, spadam. O kurde, go trzeba podmrozić, inaczej się nie da rady go pozbyć w żaden sposób. Może wrócimy tam, bo ja wiem, że mam go za plecami. Aha, tu się nie da, bo tu już go capnęło, to jest już zniszczone. Pierdziele. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jedno miejsce. Okej. Przyjechała winda. My powinniśmy teraz chyba wcisnąć do windy. Tam za bardzo nie było możliwości, żeby go wykończyć. Szkoda. Oho. Suffering can end, just as it has for Odin's daughter, who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. No to jest wesoło.
O. Jego to się tu nie spodziewałem. I zakończenie rozdziału. No dobrze, ale ten rozdział nie będzie dla nas taki... Znaczy ten odcinek nie będzie dla nas taki krótki, już nie przesadzajmy. Zobaczmy, co wydarzy się dalej. Feeling better. Yeah, seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I did. No dobra. Teraz musimy troszeczkę sobie rzeczy powytwarzać. Mianowicie. Naboje do szoluna. Przydadzą się. Mamy jeszcze możliwość jakichkolwiek? To w sumie nie mamy żadnych możliwości. No dobrze. Widocznie tak musiało być. To bierzemy, to bierzemy. I co? I to musimy użyć. Nie ma co kombinować. Najgorsze jest to, że już nie będziemy mieli żadnego leczenia przy sobie, no ale trudno. Dobra, kolejna rzecz do tłumaczenia. To jest taki jakby pamiętnik brygadzisty, jakieś zapiski, tak? Dobra. O, czyli popadli w obłęd i tylko wszystko dla Lorda Sadlera. A tutaj. Dobra, czemu mamy coś do trade'u? W ogóle gold token. Do czego mi ten token? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Wilden. What can I do you for? If you want a fighting chance, that's good work. If I do, to sobie weźmiemy, ulepszymy, żebyśmy mieli tą kamizelkę i to w sumie tyle. Idziemy dalej. Czekaj, tylko jeszcze, a właśnie, jest tutaj możliwość zasejwowania, to tu nie będziemy kombinować, tylko w tym miejscu sobie zapiszemy. Tu coś było? Czy mi się tak tylko wydawało? Wydawało, dobra, trudno. A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard, huh? Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Okej. Co tu kaman? Hey, since when was this a dead end? This used to lead to the exit. No dobra. No mi tu już tu nie ma. I gdzieś tutaj trzeba się poruszyć. O, tam już widzę kolegów z pochodniami. All right.
Kogoś tam jeszcze słyszę, ale nie widzę. Dobra. No to idziemy. Dobra, myślę, że przyda się shotguna załadować. No to dobrze. Miło było. Oho. Pierdziele. Arriva, arriva, tanga, balanga, spieprzamy. Czy tu jest jakieś zamknięte? Chodź, wywrócił się, a dalej atakuje. O ty dziadu, jeden ty. Pięknie. Pierdziele, błąka puściła. Widzieliście, jakie się sukienka uniosła? Chyba wsio. Najgorsze, że nie użyliśmy tej beczki. Szkoda, ale jakoś się nie złożyło, nie? Oho. Będzie bum. Co to nam dało w ogóle? Na pewno przyszło więcej kolegów. To już wiemy. A, no tu się mostek otwiera. A ty co z tym nożem? Gdzie? Oho, przyszedł dziadek z łopatą. Wykopki dopiero za jakiś czas. Ora, sero, otty! No, sotros, ty masz tu! Pierdziele. Dobra, oni tutaj gdzieś chodzi. No i dobra, mamy dynamita. I mamy też trochę skrzyneczek. O, i skrzyneczka, a w skrzyneczce złota klepsydra. Świetnie. No to zaraz otwieramy. Otwieramy przejście.
Dobra, spieprzamy, bo się zarazimy. Co z tej długości? Z tej odległości można było popatrzeć na wybuch. I'm just an average guy who happens to be quite the ladies' man. Dobra, wszystkie bronie, jakie mamy, muszą być przeładowane. A tu co? Kratki se wzięli? Such a gentleman. O, w mordę. Nie, no. Holy shit. Dobra. Dwóch. To jest dwóch. Czemu ten jest w zbroi w ogóle? Ja pierdzielę. Oj, tu nie będzie żadnego pieska, który nam pomoże. Koniec amunicji. O, pięknie. Okej, okej, okej. Jeden pad? Chyba niekoniecznie. On tam wciąż ma to na garbie. Holy shit. Dobra, co my mamy, co my mamy, co my mamy? Amo. Czyli tu mogę tylko albo do tego, albo do tego. Dobra, dawaj do maszynowy. Jeszcze jeden. Pięknie. Dobra, spieprzamy. My tu coś możemy zrobić, nie wiem co, ale możemy. Nie wiem, czy tutaj nie podgrzejemy trochę atmosfery, jak tutaj to wciśniemy. Chyba już rozumiem. Chyba nawet bardzo rozumiem. Fuck. Jak ja mam go dziada tutaj zwabić? To był zły pomysł. Kurde, wbrew pozorom ten wielki wcale nie jest taki głupi.
I on jest za blisko mnie. Ale mam chyba pomysł. Oho. Pierdziele, teraz tutaj stoi idealny i poszedł do lawy. Piękny. No dobra, teraz możemy tylko zobaczyć, czy wszystkie fanty zabrane. Tu wzięte, tu też, o tu coś jest. Granat. No dobra, czyli mamy wszystko. Wesoło, powiem szczerze, wesoło. How's it look? Cooped up down here too. The underground here is sacred to them. See, this is where they discovered Las Plagas. Observed the trochę miejsca nam brakuje, nie? Jak zwykle zresztą. Oj, oj, oj. My się musimy uleczyć, tak czy siak. My tego życia już tu za bardzo nie mieliśmy. Dobra, coś możemy wytworzyć do szoguna. To bym chciał, nie mam. Do Machingena mogę. Mamy jeszcze 5. I to by było na tyle. Na razie przynajmniej. Dobra, ale tego szoguna i tak wszystko co mamy to załadujemy. Dzięki temu miejsce nam się robi. Otóż to. Dobra, gdzie my jesteśmy? You're not suggesting we ride this thing. Do you see any other way? O, w mordę. Dobra, moi drodzy, zapisujemy grę. I tym oto wózkiem wybierzemy się w podróż już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was właśnie na ten kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Na mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie i dziękuję. I dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!